Witajcie moi drodzy, doradca duchowy Milena Gołda. Kochani, dziś zdradzę Wam tutaj sekret, zaklęcie miłosne, czyli tutaj zaklęcie miłosne, bądź taki rytuał na miłość. Nazwijmy to zaklęcie miłosne. I czym są zaklęcia miłosne, kochani? Zacznę od tego, że zajmuję się tylko białą magią. A więc, kochani, biała magia jest wtedy, kiedy działamy zgodnie z czyjąś wolną wolą. Jeżeli ty chcesz sprawić, żeby ktoś cię pokochał, czy kochał, kto tego nie chce, czy nic do ciebie nie czuje, to wtedy nazywa się to spętanie miłosne i to jest już czarna magia. A taka czarna magia odbija się na was, bo zazwyczaj ta osoba, na którą robicie taki rytuał, odcina się od was i po prostu znika z waszego życia, a wy nie możecie o takiej osobie ani zapomnieć, ani nie możecie ułożyć sobie życia. Dlatego nie warto jest robić spętań miłosnych czy czarnej magii, bo to zawsze wróci do ciebie. Pamiętaj o tym, mój drogi, moja droga. Wracając do tych zaklęć miłosnych. Zaklęcia miłosne są jedną z najstarszych praktyk magicznych, zwłaszcza w kulturze słowiańskiej. Kiedyś rzucały je szeptuchy, guślarki, a do odprawienia czarów niezbędne były ziołowe mieszanki czy gałązki określonych roślin. Dziś czary miłosne wyglądają inaczej, sprowadzają się do manifestacji sekwencji słów wypowiedzianych bądź spisanych na kartce w określonych okolicznościach, na przykład podczas nowiu oraz pełni księżyca. Czary zaklęcia miłosne to biała magia, czyli taka, która pozwala na wywołanie zjawisk nadnaturalnych, ale bez udziału diabłów, demonów oraz właśnie wszelkich innych sił nieczystych. Jej działanie jest słabsze niż magii czarnej, ale przynajmniej nie ma skutków ubocznych. Służy przede wszystkim pomaganiu innym, w szczególnym szerzeniu dobra. Magia, która odbywa się kosztem czyjejkolwiek krzywdy, nie może być określona jako biała. Czyli pamiętajmy, zgodnie z wolną wolą i nie krzywdząc nikogo. Jednak pomiędzy białą i czarną magią istnieje bardzo cienka granica. Nawet gdy rzucamy pozytywne zaklęcia i odprawiamy dobre obrzędy, czary nie będą białe, jeżeli będą podszyte złymi intencjami. Pod żadnym pozorem magia miłosna nie może być wykorzystana wobec mężczyzn, pamiętajcie o tym, kobiety, ani wobec kobiet, którzy są szczęśliwie związani lub wyraźnie nie darzą cię sympatią. Jeżeli ktoś cię nie lubi, czy ma żonę, czy męża i mówi, że nie chce z tobą być, to po prostu, jeżeli zrobisz rytuał na miłość, to wtedy to będzie czarna magia czy spętanie miłosne. Ingerowanie w cudzą wolę może wywołać uczucie złe, sztuczne. Taki scenariusz raczej nie przyniesie długotrwałych efektów. Wiedz, że czarna magia nie jest bezinteresowna, daje dużo, ale za wszystko chce zapłatę. Stosując nieczyste praktyki magiczne, możesz zmusić kogoś do tego, by cię kochał, ale cena zaklęcia będzie bardzo wysoka. Ryzykujesz utratą tą innej ważnej rzeczy lub bliskiej osoby, która pozostawi wyrwę w twoim sercu. Miej to na uwadze, zanim przystąpisz do odprawiania takich rytuałów. Pamiętajcie, tylko zgodnie z wolną wolą drugiej osoby. Jeżeli ta osoba ci jawnie mówi, nie chcę z tobą być, nie kocham cię, nie chcę nic od ciebie, to po prostu działasz na własną odpowiedzialność i licz się z konsekwencjami. Zaklęcia miłosne ze zdjęciem. Jak zauroczyć mężczyznę swoich marzeń, jeżeli czujesz, że nie jesteś mu obojętna, na mężczyźnie, na którym ci zależy, możesz wypróbować proste zaklęcie miłosne ze zdjęciem. Niepotrzebna ci będzie żadna tajemna formułka czy zioła do znalezienia. Biała magia wykorzysta energię twoich uczuć. Aby odprawić czar, powinnaś ze skupieniem wpatrywać się w zdjęcie ukochanego, wypowiadać na głos swoje dobre intencje. Ważne, żeby słowa pochodziły prosto z serca, więc nie zastanawiaj się nad tym, co chcesz powiedzieć. Czary miłosne ze zdjęciem można też odprawić w celu wzmocnienia istniejącego już uczucia, które zaowocowało związkiem. W tym celu potrzebne będą dwa zdjęcia, twoje partnera. Przyda się też słoik miodu pszczelego, olejek różany, czerwona bądź różowa świeca,
różowa nić i nieużywana igła. Najpierw natrzyj świecę olejkiem, następnie złóż zdjęcia na pół w taki sposób, aby Wasze wizerunki znalazły się po stronie wewnętrznej. Boki fotografii przeszyj czerwoną nicią bądź różową, po czym schowaj je do słoika z miodem. Na wieczku ustaw świecę, zapal ją i przez cały czas wyobrażaj sobie Wasze szczęśliwe życie. Można zrobić też prostszą metodę, po prostu napisać Wasze imiona i do słoiczka z miodem i wypalić taką świecę. Kolejną metodą właśnie takiego zaklęcia miłosnego jest zaklęcie miłosne kochaj mnie. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie dysponujesz zdjęciem mężczyzny, którego darzysz większym uczuciem? Możesz rzucić na niego zaklęcie kochaj mnie. Wymaga ono odprawienia rytuału, do którego będzie Ci potrzebny okrągły stolik, czerwony obrus, czerwona świeca, czerwona róża oraz dwie szpilki. Czar, o którym mowa, jest bardzo silny, więc aby wszystko potoczyło się dobrze, najpierw oczyść swoją przestrzeń za pomocą kadzidła bądź białej szałwii. Następnie na nakrytym stoliku postaw świecę, wbij w nią szpilki. Pierwszą tuż u nasady knota, drugą kilka milimetrów niżej. Ważne, żeby szpilki się krzyżowały. Po lewej stronie świecy połóż różę. Gdy zapalisz knot, nie przestawaj myśleć o swoim ukochanym. Wypowiedz następujące zaklęcie. Niech Twe serce zapłonie jak ta świeca, a płomień wskaże Ci moją duszę. Powtarzaj te słowa tak długo, aż świeca wypali się do punktu wyznaczonego przez drugą szpilkę. Zakończ ten rytuał spaleniem róży. Kochani, a więc tutaj tych rytuałów jest multum, tak? Ale ja właśnie mówię, że do tego rytuału potrzebujecie właśnie świecę, wykałaczkę, pasek papierów, wstążeczki, czerwoną, białą, zieloną, gałązkę trzmieliny bądź wierzbę. Idealną porą na miłosne czary jest piątkowy wieczór. Planetarną opiekunką piątku jest planeta Wenus, patronka zakochany. Kochani, a więc tu do tego rytuału usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie wygląd, cechy wymarzonego partnera. Obdarz go magicznym imieniem, napisz na świeczce wykałaczką. Jeżeli żadne imię nie przychodzi Ci do głowy, możesz sobie wpisać mój ukochany, moja ukochana i na pasku papieru napisz swoje imię. Spleć kolorowe wstążki w warkoczyk, cały czas myśląc o zbliżającej się miłości, a potem owin papier splecionymi wstążeczkami. Unieś warkoczyk ze wstążek, świecę i gałązkę ku górze, prosząc Wenus o pomoc w znalezieniu miłości. Kochani, ja Wam powiem, że takich rytuałów magicznych jest bardzo dużo. Jest bardzo różnych metodów na przyciągnięcie odpowiedniego partnera. I pamiętajcie, łatwiej, lepiej jest pisać na przykład w nowiu sobie idealnego czy wymarzonego partnera, niż ściągnąć konkretną osobę, bo jeżeli ta osoba nie chce, to do Ciebie nie przyjdzie. Ale jeżeli Ty wymarzysz sobie miłość, osobę, która da Ci to, czego Ty potrzebujesz, to taka osoba się pojawi. To jest znacznie łatwiejsze przyciągnąć osobę, która będzie w stanie dać Ci miłość, bo być może o tym partnerze, o którym myślisz, on tego nie chce, po prostu nie chce, a ma wolną wolę i ma do tego prawo. Kochani, a więc tak to wygląda. A więc kiedy... Wracając jeszcze do tutaj do tych rytuałów. Kiedy uprawiać magię zaklęć miłosnych i jak się do tego przygotować? Nie zawsze jest możliwe wypełnienie wszelkich zaleceń, ale im więcej spełnimy ten rytuał, ma większe szanse powodzenia. Wybrać odpowiednią fazę księżyca. Pełnia 3 dni. Najlepiej wybrać północ dnia środkowego, planeta wspomagająca Wenus, czyli piątek. Wybrać akcesoria niezbędne do wykonania rytuału, ich kolor czerwony bądź różowy, ewentualnie biały. Ja zawsze mówię, bo tutaj często wyczytałam na różnych forach i w internecie, że czerwony jest kolorem miłości. Kochani, w moich rytuałach zawsze uważam, że czerwony bardziej wzbudzi namiętność, różowy wzbudzi miłość. Pamiętajcie o tym.
Biały jest symbolem czystości naszych intencji. Warto też mieć odpowiednie miejsce do wykonania rytuału. Warto też na przykład mieć jakieś rzeczy wspomagające, na przykład czy jakieś owoce, czy jakieś zioła, na przykład do rytuałów miłosnych często używam olejków, takich jak olejek na przykład różany. Przywołać odpowiednie żywioły, żywioł ognia, jeżeli chcemy wzniecić uczucie. Ziemię, gdy chcemy pielęgnować to, które mamy, powietrze, wodę, tak? Zaopatrzyć się w symbole miłości, na przykład biała, czerwona róża, czy różowa róża, czerwone serce, pierścionek. Ja nawet polecam, żebyście zrobili sobie takie pudełeczko miłości, gdzie będziecie zbierali, trzymali symbole miłosne, plus dodatkowo w tym pudełeczku możecie trzymać opis tego partnera, którego chcecie do swojego życia przyciągnąć. Przed każdym rytuałem wykąpać się, założyć coś białego, a więc świadczącego o czystości tej intencji. Na dzień przed rytuałem oczyśćcie to mieszkanie, bądź woda święcona, bądź sól, bądź na przykład, kochani, palo santo, szałwia, dobrze przewietrzyć, tak? Jeżeli chcemy przywołać konkretną osobę, wystarczy schować do białego, lnianego woreczka, własnoręcznie uszytego, jakąś rzecz, która przypomina razem spędzone chwile. Woreczek trzeba zawiązać czerwoną kokardką i nosić przy sobie i to zazwyczaj działa. No spróbujcie, są część z rytuałów działa mocniej, część słabiej. Ja najczęściej praktykuję na przyciągnięcie miłości rytuały ze świecami. Rytuał jak wyczarować kochanka. Nie wolno go stosować wobec kogoś, kto nas nie wybrał i jest już z kimś innym. Pamiętajcie. Można ten rytuał odprawić o dowolnej porze doby, ale koniecznie musi wiać ciepły południowy wiatr. Pora roku dowolna. Potrzebny czerwony jaspis, czyli kamień miłości, namiętności, czerwona świeca bądź różowa. Na kartce napisz własne miłosne zaklęcie, ubierz się odświetnie, trzymaj jaspis, kartkę z zaklęciem nad zapaloną różową bądź czerwoną świecą. Odczytaj zaklęcie na głos, skoncentruj się na nim. Po wypaleniu się świecy do końca jaspis, kartkę schowaj i odczekaj pełny cykl księżyca. Kiedy znów znajdzie się w tej samej kwadrze, w której odpowałaś rytuał, miłość wkroczy w twoje życie. Zazwyczaj rytuał działa, kochani, 2 tygodnie, miesiąc od odprawienia tego rytuału. Rytuał na oświadczynę, kochani. No jest tych rytuałów bardzo dużo, tak? Jeżeli nie możesz się doczekać tu oświadczyn, jest na to sposób. W pełni księżyca stań na świeżym powietrzu, może być balkon przy otwartym oknie z kieliszkiem czerwonego wytrawnego wina. Popatrz na księżyc, wypowiedz życzenie. Niech mnie poprosi o rękę. Warto spróbować. Może zadziała, kochane panie. Wypij połowę wina z kieliszka, a resztę wylej na ziemię. Jak najszybciej umyj szkło, aby nikt inny się z niego nie napił. Rytuał na przywrócenie namiętności. Przez 3 kolejne dni noś zawieszony na szyję wizerunek słońca. Wykonany z dowolnego materiału, najlepiej złoty bądź srebrny. A następnie umieść go w kieszeni marynarki lub poduszką partnera. To obudzi dawne emocje. Kochani, a więc tu jak go usidlić? Taka tutaj mała rada. Najprostsze metody. Okręć swój włos wokół guzika jego marynarki. To bardzo skuteczne. No, jeżeli mężczyzna nosi marynarkę, jeżeli nie, no to kochani, może być jakiś inny guziczek. Kamienie przyciągające miłość, kochani, to tak jak wam zawsze wspominałam. Kwarc różowy, romantyczność, miłość, samoakceptacja. Jest to też kamień cierpliwości, pokory, przebaczania. Jest to kamień miłości. Rubin, oczywiście romantyczna miłość i umacnia serce fizycznie i emocjonalnie. Kochani, kamień księżycowy równoważy emocje, chroni właściciela, przyciąga miłość, buduje przywiązanie i przynosi szczęście w miłości umieszczony pod poduszką.
granat, oczywiście ze względu na swoją barwę, inspirację do romansu, daje miłości, pasja, namiętność. Jeżeli brakuje Wam pasji, namiętności, granat pod poduszkę, kochani. Też przezwycięża nieśmiałość. I tutaj jest kamieniem, który poprawia tą taką wydolność seksualną. Perła, piękno, czystość, miłość. Ja akurat osobiście, perła to też symbol kobiecości, kochani. I tutaj perła to właśnie symbol naszej kobiecej mocy i kobiecości, kochani. Ametyst, rodonit, szafir. Ametyst no bardziej tutaj daje nam spokój, pokorę, zrozumienie, usuwa przeszkody na drodze do miłości, szczęśliwej relacji, bardziej w takim aspekcie. No i szafir, kochani, też tutaj jest kamieniem jako często jak się przyrzeka tą miłość, to jest darowany i jest klejnotem nowej miłości. Też tutaj zachęca do zaufania, zaangażowania i oddala złe duchy i magiczne zaklęcia. Kochani, a więc jeżeli chcecie zaczarować tą miłość, czarujcie, ale z głową, odpowiedzialnie, bo nie da się nikogo zmusić do miłości. Pamiętajcie, nikt na siłę Was nie pokocha. Nie da się na siłę nikogo zmusić ani do miłości, ani żeby z Wami był. Pamiętajcie, że zawsze zapłacicie cenę za czarną magię. Ja bardzo wiele mam pań, które na siłę chciałoby zmusić jakąś konkretną osobę do pokochania ich, ale kochani, to tak nie działa. Potem przynosi to skutek odwrotny i warto wysłać intencje miłości, wysłać intencje, że chcecie tą miłość, ale nie wobec konkretnej jakiejś osoby, szczególnie jak się opiera, nie chce. Puśćcie to wolno. Jeżeli faktycznie Was kocha i coś czuje, to wróci, a jeżeli nie, no to nie, kochani. Posłuchajcie, często pytają mnie panie, pani Milo, no co się dzieje? Czemu on nie chce? No nie chce, bo nie chce. Posłuchajcie, na siłę się nikogo do niczego nie zmusi. Co możesz zrobić? Odejść. Co możesz zrobić? Odsunąć się. Pozwolić, aby to ten mężczyzna gonił tego króliczka. To pozwolić na to, żeby to on zaczął się starać. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli mężczyzna straci tą kobietę, to wtedy rozumie, co stracił i wtedy zaczyna działać. Wtedy zaczyna się starać i zabiegać, czy kobieta też. I dopiero wtedy rozumie, co straciła, jeżeli ciebie nie ma. A więc to jest moim zdaniem najlepsza metoda do weryfikacji, tak? Żeby zobaczyć, czy faktycznie tej osobie na tobie zależy, czy nie. Jeżeli nie, posłuchajcie, mamy 7 miliardów ludzi na świecie. Czy akurat chcesz tracić czas, energię i swoje piękne lata życia, czekając na kogoś, kto nic do ciebie nie czuje? Zastanów się nad tym, bo bardzo często piszą do mnie panie, które czekają rok, dwa, nawet 10 na mężczyznę, który ich nie chce. Być może po prostu to jest związane też z Waszym dzieciństwem. Jeżeli macie taką sytuację, że na siłę chcecie kogoś do siebie przyciągnąć, być może warto iść na terapię, być może warto pokochać samego siebie, kochani. Najpierw, dopiero potem przyciągnąć tą miłość. Bo jeżeli Ty nie kochasz siebie, nie szanujesz siebie, to jak druga osoba ma Ciebie pokochać i szanować? Nie da się, pamiętajcie, nic na siłę. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach tutaj u mnie. Dziś trochę więcej o zaklęciu miłosnym, jednym, drugim czy trzecim. To tylko inspiracja. Jeżeli potrzebujecie pomocy przy takim rytuale, zapraszam prywatnie na rytuały, które też wykonuję, ale tylko zgodnie z wolną wolą drugiego człowieka i sprawdzam w kartach, czy ten rytuał się powiedzie, czy nie. Dziękuję Wam, do zobaczenia, do usłyszenia, Wasza Mila.